Cześć, to Metal i dzisiaj zrobimy unboxing paczki od magicznej kostki. Nie powiem, co się będzie w niej znajdowało, żeby wam narobić ciekawości. Paczka szła prawdopodobnie od wtorku. No i dzisiaj jest czwartek, więc dosyć szybko. Chociaż oczekiwałem, że będzie szybciej. Zawsze się zastanawiam, dlaczego niektórzy tak nie odpakowywują paczki. A, dobra. Muszę się sprężyć, bo bateria niedługo mi się rozładuje. Pierwsza kosteczka. Shengshu Wind. Czy Wind, ale ja wolę mówić Wind. I jak już sami widzicie, dwie kosteczki. Fangshi Shuangren. Zaraz więcej o nich powiem. Tutaj mamy gratisowy set naklejek. Nie gratisowy set. Tak. Dostałem gratisowy set naklejek od Juska Halfbrighty. Bardzo mi się przydadzą. Zrobię porównanie ich do moich. Tutaj mamy naklejki. Nie wiem do czego, pewnie do Shengshu. I tutaj mamy krzyżak. Czekajcie, zbliżę trochę. Tutaj mamy krzyżak do mojego Fang Kona. Jeszcze gdzieś powinien być chyba Paragon. Chociaż chyba już tam nic nie ma. No dobra, w takim razie przejdźmy do szczegółowego odpakowania. Krzyżaka nie będę odpakowywał, powiem ile za niego dałem. Dałem za niego chyba 5 zł. Kupiłem też tak, kostkę Shengshu Wind. To jest kostka na białym plastiku, kupiłem ją dla kuzynki, bo mnie poprosiła. I dałem za nią 18 zł, ponieważ kupowałem przez Facebooka, ponieważ nie mieli akurat wystawionych Fangshi Shuangren na Allegro. Po co mi Fangshi dwa razy? Tak się składa, że na białym plastiku przy okazji. Tak się składa, że u nas w szkole będzie taki na Dzień Dziecka robiony konkurs talentów i będziemy układać kostki Rubika na tych i dwie najlepsze osoby dostaną te kostki. Widać, że są oklejone. Dobra. Odpakujmy najpierw naklejki juskowe. Coś dziwnego. Wygląda, wiem, że to jest folia transferowa, ale jest taka dziwna chrupowata. Aha, wiem jaka. Dobra, ona jest bardzo dobra, powinna być przynajmniej. Zobaczmy naklejki juskowe. No ładne, ładne. Tylko ten czerwony jest jakiś strasznie ciemny. Zrobię ich porównanie do moich, więc możecie oczekiwać. Dobra, dalej. Naklejki Diana. Prawdopodobnie. Pewnie od Fangshi, raczej chyba od Diana, ale wydaje mi się, że są od Fangshi. Ponieważ tak byśmy mieli oklejone. Zaraz zobaczymy kolory. Dobra, to jest tu. Krzyżaka już widzieliście. Odpakujmy Shengshu Wind. Tutaj są nożyczki. Tak właściwie to sam bym sobie na nim trochę poukładał. No ale nie dla mnie, no to trudno. Instrukcja. Niepotrzebna. Kosteczka. Czysta. O, pragnę poczuć ten feeling kostki. Po prostu ona jest świetna i piękna po prostu. Moja kuzynka chciała na białym plastiku, więc zamówiłem na białym. No, ścina z linii. Dobra, zrobimy permutację T. Trochę jest strasznie śliska. Trochę strasznie, to trochę paradoks. Jest śliska. Dobra, dalej. Daj sobie zamknięcie pudełko, żeby było widać. Otworzę tylko jednego Fangshiego i prawdopodobnie będzie już niedługo jego recenzja. Nie wiem, zastanawia się jeszcze, czy zrobić ponownie Shengshu Wind, czy Wind. Już nawet się bawię z tym. Dobra. Kosteczka.
Nie no, ładna, genialna. Ale ekstra. Kostka chodzi bardzo płynnie i tak bardzo luźno jakby. Nie wiem czy... Ona chyba raczej jest dosyć skręcona, ale takie wrażenie jest. Jest strasznie luźna. Sprawdźmy skąd ścina. No prawie z 45. Chodzi bardzo fajnie. Muszę sobie jeszcze na niej poćwiczyć trochę. Znaczy w sumie to nie muszę, ale sobie poćwiczę. Chodzi naprawdę płynnie, genialnie. Zobaczmy odwrotne ścinanie. No, jest pół klocka. No, jestem w sumie zadowolony z niej. Pomieszam ją, zrobię sobie przykładowego solwa. Tutaj mamy przy okazji Fangshi. Zrobię, zaraz pokażę budowę, tylko sobie raz ułożę. Czekajcie, wytrę ręce, bo strasznie śliska. Dalej. Muszę się przyzwyczaić do białego plastiku, bo nie mam żadnej kostki. A mam zamiar na niej układać na zawodach. Ach, kurczę, powiem wam, że świetnie chodzi. Znam tego OLL-a. I spieprzyłem. Uczę się dopiero OLL-i podstawowych. Więc... Nie miejcie mi tego za złe. Pokażę jeszcze budowę. Mam nadzieję, że się dają wyciągnąć. Ale dziwna. Center cap też mocno siedzi. Muszę się nauczyć wyjmować takie klocki, bo one są się prawdopodobnie jakoś inaczej wyciąga. O jest. Dobra, już. Czekajcie. Dobra. Tutaj mamy krawędź. O, kostka jest nasmarowana, to fajnie. Tutaj mamy krawędź. Ją się jeszcze da podważyć tutaj, otworzyć. Ja wam pokażę. Tak się ją otwiera. Zamknijmy. Pokażmy narożnik. Narożnik się składa z tego, z takiego potrójnego nagłówka, tej środkowej części i tej. Bardzo ciekawa budowa, zastępuje torpedy. W środku mamy bardzo dużo miejsca, bo nie ma tych torped, nie ma żadnych takich głębokich narożników, jak to jest w Feng Shui, w Dianach. Jest to krzyżak jest na takich patyczkach, jak tam widzicie. Takie strasznie cieniutkie, krzyżak taki kulisty. Fajnie wygląda. Też dziwny taki center cap. Tutaj chyba nawet jest budowa. Taka dziwna. Na początku myślałem, że to jakaś gwiazdka po prostu. A potem, że jest budowa jednak. Dobra, złożę sobie kostkę. Tu. Właśnie dziwna ta budowa i prawdopodobnie zapobiega popływaniu. Tutaj się wkłada. Aha, trzeba przekręcić do połowy i jakoś tam włożyć. O, powinno... Kurde. Jest. Kostka. Za tą kostkę dałem 44 zł. To akurat bardzo fajnie, ponieważ... No, dobra. Nie będę przedłużać. Cześć.